Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj serdecznie zapraszam na śledzie w śmietanie, chyba najlepsze, jakie znam. Prezentuję je dzisiaj z myślą o Wigilii, ale oczywiście robię je dużo częściej niż tylko na święta, bo są po prostu bardzo smaczne. Jako obiad bezmięsny, do tego świeże pieczywo, czy na przykład ziemniaki w mundurkach i można je podać jako codzienny posiłek, lub po prostu świetnie odnajdują się na dowolnej imprezie, także rodzinnej. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. Przepis i składniki, jeśli tak, podaję jak zawsze na www.skutecznie.tv. A teraz zapraszam do filmiku, w którym pokażę, jak sprawnie można je przygotować. Zapraszam. Zaczynam oczywiście od namoczenia śledzi. Mam tutaj dwa filety śledziowe, solone, typu Matthias, trzeba je namoczyć. Można moczyć w mleku lub w zimnej wodzie, ja moczę w wodzie i moczymy tak długo, aż odkrojony kawałeczek śledzia nie będzie nam odpowiadał smakiem. Po prostu śledzie nie powinny być zbyt słone. Namaczam i wrócę, kiedy będą gotowe. Śledzie już się dobrze namoczyły. W zależności od tego, jakie słone były na początku, może to trwać 30 minut, a nawet 2-3 godziny, czy nieco dłużej. Tak jak wspominałam, trzeba po prostu odkroić kawałek, posmakować i jeśli odpowiada nam stopień zasolenia, a nie powinny być za bardzo słone, to są dobre. Teraz kroję je w mniejsze kawałki i przekładam do miski. Fajne, jędrne śledziki. Ja kroję po prostu w takie paski na jeden kęs. I teraz przypruszam je pieprzem czarnym lub białym i bardzo obficie skrapiam octem. Ja pieprzu tak dość sporo, takie solidne dwie szczypty. Najlepiej oczywiście, żeby to był pieprz świeżo mielony. I teraz ocet spirytusowy 10%. Ja po prostu zazwyczaj tak skrapiam octem śledzie. Na potrzeby przepisu podałam ilość pół łyżki stołowej. I skropiony octem śledzie oraz posypany pieprzem odstawiam na chwilę na bok. A sama szykuję jabłka, ogórki i cebulę. Na tę ilość śledzi biorę 2-3 ogórki konserwowe. Ja biorę 2, bo mam takie dość duże. Jedno średnie jabłko, kwaskowate i jedną średnią cebulę. I teraz wszystkie te składniki należy rozdrobnić. Można je pokroić w drobną kostkę lub zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Ja ogórki i jabłka ścieram na tarce o grubych oczkach, cebulę drobno siekam. Dobrze, gotowe i teraz czas przygotować śmietanę do tych śledzi. Do miski dodaję 2 łyżki majonezu oraz gęstą, kwaśną śmietanę, ja biorę 18. Jeśli chodzi o ilość, to taki jeden standardowy, mniejszy kubeczek tej śmietany. Mieszam ją z majonezem. I do tej mieszanki dodaję teraz pokrojone wcześniej owoce i warzywa. Mniej więcej łyżeczkę tak z grubo posiekanej natki pietruszki i całość dokładnie mieszam. Sprawdzam smak. Super. Jeśli trzeba, doprawiam odrobinką cukru do smaku. Można także dodać sól, ale pamiętajcie, śledzie są jeszcze słone. I teraz dodaję tutaj śledzie, mieszam. Już wyobrażam sobie ich smak, niestety nie są jeszcze gotowe, trzeba je teraz pod przykryciem wstawić do lodówki na jeden dzień. Mogą także spokojnie postać 2 dni, po 2 dniach będą nawet jeszcze lepsze, żeby smaki się przegryzły i można podawać. Są naprawdę pyszne. No i kiedy odstały już swoje w lodówce, przekładam na półmisek lub inne naczynie. I od razu podaję. I gotowe podaję oczywiście schłodzone prosto z lodówki. Jak sami widzieliście, są banalnie proste do przygotowania. Powstrzymajcie się jednak przy ich przyrządzaniu i dajcie im rzeczywiście odstać minimum jeden dzień w lodówce. Moim zdaniem są nawet lepsze po 2 dniach w lodówce, kiedy to smaki i aromaty dobrze się przegryzą i śledzie są wówczas naprawdę doskonałe. To taka propozycja na wigilijny stół, klasyka gatunku. Ja oczywiście robię je dużo częściej niż tylko raz w roku, bo te śledzie w śmietanie bardzo nam smakują. Mam nadzieję, że Wy także je polubicie. Gorąco zachęcam do ich przygotowania i na koniec jak zawsze życzę smacznego. No cóż, łatwiej powiedzieć niż wykonać. Powstrzymajcie się jeden dzień, oczywiście, ale trzeba najpierw pospakować, czy te śledzie wyszły dobre. One będą już dobre zaraz po przyrządzeniu, tylko jeśli odstoją jeden dzień w lodówce, będą po prostu smaczniejsze. Świeży domowy chlebek. No i szybko sprawdzę, czy rzeczywiście wyszły dobre i czy za jeden dzień nie będzie wstydu. Nie będzie, są pyszne.
delikatnie, idealne słone i do tego ten swoisty sos śmietanowy z jabłkiem i ogórkiem. Naprawdę pycha.